Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek na czasie, aczkolwiek trochę opóźniony. Mianowicie chciałbym opowiedzieć o upałach i wpływie upału na jazdę samochodem. Czy powinniśmy na coś zwrócić uwagę szczególną? Ostatnie upały, miałem okazję jechać samochodem, akurat temperatura w cieniu wynosiła 36-37 stopni. Także z własnego doświadczenia, chociaż nie będzie to tak naprawdę dotyczyło wszystkich, dlatego że samochody, jak wiemy, w Polsce są w różnym wieku, w różnym stanie technicznym. Także teraz co nieco opowiem, na co zwrócić uwagę właśnie jeżdżąc w upały, czy gdzieś odbywając podróż na wakacje, powiedzmy, gdzie ta temperatura już rano będzie wskazywała w okolice nawet 30 stopni w cieniu. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na układ chłodzenia silnika, czyli skontrolować, czy nie ma jakichś wycieków płynu chłodniczego, czy mamy płyn chłodniczy w odpowiednim poziomie. Raczej trzymać się stanu poziomu maksymalnego, czyli płyn chłodzący sprawdzamy na zimnym silniku. Jeżeli brakuje go tam do kreski w pojemniczku, to warto dolać do maksimum. Jeżeli będziemy jeździć w upały zawsze, to dodatkowo ilość płynu powoduje, że ta temperatura także nie będzie, powiedzmy, w okolicach maksymalnych, jeżeli mamy tego płynu wystarczająco dużo. Co do stosowania wody, płynu chłodzącego, ja taki odcinek nagrywałem jakiś czas temu. O dziwo, woda z właściwości fizykochemicznych nawet lepiej odbiera ciepło, w tamtym odcinku zresztą też to było powiedziane, niż płyn chłodzący, aczkolwiek raczej wodę powinniśmy stosować destylowaną, jeżeli już wlewamy, bo wlewając wodę, powiedzmy, z kranu, nie wiemy, czy ta woda jest miękka, twarda. Spowoduje to od razu, że zakamieni nam cały układ chłodzenia, chłodnicy, także tego nie chcemy. Najlepiej stosować płyny chłodnicze odpowiednie dla danej marki o odpowiednim poziomie. Kolejny element układu chłodzenia ważny w upale, termostat. Lepiej już, jak ten termostat jest cały czas otwarty, powiedzmy, że puszcza od razu na chłodnicę w upały, niż jeżeli jest na przykład zablokowany na małym obiegu. Wtedy samochód się będzie gotował. Nic nas nie uratuje tak naprawdę. Możemy się awaryjnie ratować włączeniem ogrzewania i maksymalne nastawy wiatraka, ale będzie nam dmuchać jeszcze w środku w kabinie gorącym, to już w ogóle. Ja też miałem okazję jechać takim autem, gdzie takie cuda też się zdarzały. Trzeba było stosować. Także warto zwrócić uwagę na termostat, czy nam trzyma temperaturę. Tak jak powiedziałem, w upały, nawet jeżeli jest on bardziej, jest otwarty na stałe, to jest lepsza, powiedzmy, wiadomość, niż jeżeli on jest przyblokowany, czyli zamknięty, powiedzmy, i się nie otwiera w ogóle. To by było odnośnie układu chłodzenia. Wiadomo, pompa chłodząca tutaj zazwyczaj wymieniana z paskiem rozrządu. Jeżeli nie ma wycieków gdzieś tam z układu chłodzenia, trzeba posprawdzać węże, przewody, chłodnice. Chłodnica, czy nie jest zawalona jakimiś liściami, owadami, warto podjechać na myjnię, wypłukać przód. To, co mamy dostęp z jakichś śmieci, powiedzmy, które zalegają tutaj nam w kratce zderzaka zazwyczaj na dole. Także na to warto zwrócić uwagę. Odnośnie układu chłodzenia, to by było na tyle. Teraz przejdziemy do układu smarowania. Kolejnym czynnikiem ważnym podczas jazdy w upałach jest sam olej w silniku, czyli jego poziom. Raczej powinniśmy, jeżeli jedziemy przez dłuższą podróżą, skontrolować poziom oleju. Jeżeli jest go do kreski, do poziomu minimum, warto dolać do wartości maksimum. Zawsze ten dodatkowy pół litra, litr oleju, bo to zazwyczaj tak jest między wskaźnikami minimum, maksimum, powoduje, że wnętrze tego silnika olej będzie lepiej odbierał, będzie miał niższą temperaturę, bo będzie go po prostu więcej. Także tutaj warto oczywiście, jeżeli
będziemy olej, powiedzmy, zbliża się termin wymiany, to warto go przed podróżą dłuższą w upały wymienić. Zawsze to świeży olej także będzie miał lepsze właściwości chłodzące, powiedzmy, niż zużyty. No tutaj też powinniśmy skontrolować jakieś wycieki, czy nie mamy jakichś wycieków, gdzie ten olej nam nie ubywa. Jeżeli mamy jakieś drobne pocenie, to powinniśmy się zaopatrzyć w butelkę litrową oleju, przynajmniej na jakąś dłuższą podróż, żeby mieć co dolać. To samo z płynem chłodzącym. Także układ chłodzenia, układ olejowy to są te rzeczy, które powinniśmy skontrolować podczas jazdy w upałach. Kolejną taką rzeczą są na pewno opony. Tutaj im starsza opona, niestety tym gorzej. W upały, ja jadąc teraz niedawno nad morze, można było zaobserwować na autostradzie właśnie A1 sporo samochodów i to jeszcze jechałem wtedy, gdy był mały ruch, bo to było rano w niedzielę i w południe, to ten ruch nie jest jeszcze duży, nie był, ale już sporo samochodów stało właśnie z wystrzelonymi, osobowych oczywiście, z wystrzelonymi samochodami, przynajmniej 3 czy 4 samochody widziałem, w jednym samochodzie nawet widziałem, że jakimś cudem, nie wiem jakim, całe koło odpadło z przodu. Nie wiem jakim cudem, no ale tak to wyglądało mniej więcej jadąc i obserwując. Także tutaj opony im starsze, tym gorsze niestety. Opona to powyżej 5, 6, 7 lat. Taka opona, która ma już. Producenci zresztą oznaczają niby, że opony powiedzmy do 5-6 lat, jeżeli są wiekowo, to powinniśmy powyżej tej granicy zmienić na nowe. No ja jeździłem autem, które miało opony 10-letnie nawet, ale już było widać spękania i te opony były twarde już jak kamień, także to już wszystko to zależy od producenta. Jak te opony były też użytkowane, konserwowane, boki szczególnie tutaj sparciała opona nam może bardzo łatwo wystrzelić właśnie w upały. Pamiętajmy także o ciśnieniu w oponach odpowiednim, czyli nie może być ono niskie, za niskie. Szczególnie niskie ciśnienie powoduje to, że opona może nam wystrzelić. Jeżeli będziemy jechać ciężarem, to dodatkowo może nam się poprzesuwać na feldze i stracić ciśnienie. Też takie przypadki się zdarzały. Warto to ciśnienie, jeżeli jedziemy z obciążeniem, stosować tak jak w instrukcji obsługi, czyli jeżeli jedziemy pełnym samochodem z obciążeniem, powinniśmy odpowiednio więcej zwiększyć ciśnienie w oponach. Także, no i oczywiście pamiętając o tym, że jeździmy oczywiście w lato na oponach letnich czy całorocznych, bo część jeździ też na oponach zimowych latem, ale w takie upały to niestety ta opona może się zachowywać dosyć dziwnie. Także co do opon, warto skontrolować układ klimatyzacji, czy działa on dobrze, wymienić filtr przeciwpyłkowy przed jakąś dłuższą trasą, dobić klimatyzację, czyli nabić czynnikiem, jeżeli ona nie działa zbyt dobrze. To wszystko powoduje, że będziemy się lepiej czuć w samochodzie. No i oczywiście to wpływa także na komfort samej jazdy. Warto także zabrać ze sobą oczywiście odpowiednią ilość napojów. Mieć zatankowany zbiornik paliwa, raczej nie schodzić na autostradzie czy gdzieś na drogach szybkiego ruchu poniżej tam 1/4 zbiornika, bo może się zdarzyć tak, że będzie jakiś korek, wypadek i zostanie nam z autem bez paliwa, bez klimatyzacji. Wtedy w takie upały tylko zdenerwujemy się i jeszcze bardziej narazimy się na jakieś nieprzyjemności. Także odpowiednia ilość paliwa w baku na dłuższą trasę, nie schodzić poniżej tam 1/4, 1/3 paliwa w baku, zawsze tankować wcześniej, żeby mieć ten zapas gdzieś. Pamiętajmy o tym, że na autostradzie czy na drogach szybkiego ruchu te stacje też nie są tak często spotykane, powiedzmy. No i oczywiście odpowiednią zapas w ilość wody, także do picia mineralnej, czy tam niegazowanej, średnio gazowanej, tak żeby też stając gdzieś w jakiejś korku, żeby mieć też się coś napić samemu. To też dotyczy najczęściej kierowców, oczywiście, ale także pasażerów. No i na koniec warto zabrać także matę,
taką na szybę odbijającą promienie słoneczne na przednią szybę, albo cały pokrowiec, jeżeli mamy taki na samochód materiałowy. To wszystko spowoduje, że samochód się będzie na postoju mniej nagrzewał, deska rozdzielcza nie będzie parzyć, tak powiedzmy, to jest szczególnie przednia część samochodu, tu gdzie mamy kanały wentylacyjne, to się dosyć dużo nagrzewają te plastiki, także warto taką osłonę na szybę przednią stosować lub cały pokrowiec na samochód. Także to by było na tyle właściwie odnośnie jazdy w upale. I na koniec jeszcze o samej technice jazdy w upale. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy temperaturę przekraczającą w cieniu 30 stopni, warto zmniejszyć tą prędkość. Można oczywiście jechać zgodnie z przepisami, czyli na autostradzie 140, na drogach ekspresowych 100-120, w zależności od liczby pasów ruchu. Ale warto nie żyłować silnika, nie jechać na wysokich obrotach, wcześniej zmieniać bieg, raczej unikać powiedzmy jakiejś ostrej jazdy. To wszystko spowoduje, że samochód na pewno dojedziemy do celu i bez zbędnych kłopotów czy przegrzania silnika, czy jakichś innych niespodzianek ze strony układu napędowego. Także to by było na tyle odnośnie tego tematu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia.